Na świat przyszedł w małej miejscowości, daleko od świata. Ukończył seminarium nauczycielskie, bo tego chciał ojciec. Jan nie mógł jednak pogodzić się z ocenami na świadectwie maturalnym. Podarł je i postanowił wyjechać. Złożył też przyrzeczenie, że w rodzinne strony powróci dopiero, gdy zdobędzie sławę. W Berlinie poświęcił się pracy naukowej. Tam opracował metodę pomiaru krystalizacji metali, dzisiaj nazywaną metodą Czochralskiego. Anegdota głosi, że o wielkim odkryciu zdecydowało przypadkowe zdarzenie. Jan zamiast w kałamarzu stalówkę pióra zanurzył w tyglu z roztopioną cyną i wyciągając pióro uzyskał zwisający zeń pręcik metalu. Jego kolejne wynalazki na pewno nie były już dziełem przypadku. Sławę i pieniądze zyskał po opatentowaniu stopu metalu, który sprawił, że pociągi stały się szybsze i niemal niezawodne. Czochralskiego cenił prezydent państwa niemieckiego Paul von Hindenburg. Henry Ford proponował mu objęcie nowego laboratorium Forda w Stanach Zjednoczonych. Jan dokonał innego wyboru. Przyjął propozycję prezydenta Ignacego Mościckiego i wrócił do odrodzonej Polski. W Warszawie zbudował nowoczesny Instytut Metalurgii i Metaloznawstwa. Pozycja, jaką zyskał w ojczyźnie, budziła zawiść. Jan swojego dobrego imienia musiał bronić przed sądem i w pojedynku. Wybuchła kolejna wielka wojna. Dla profesora przyszedł czas próby, największej. Postanowił uratować pracowników i mienie uczelni. Dlatego za zgodą Niemców zorganizował zakład badania metali. W ten sposób chronił przed wywózką swoich pracowników, a także ludzi polskiego państwa podziemnego. Po wojnie komuniści aresztowali Czochralskiego i wykluczyli z grona naukowców. Jan się nie bronił. Nie podał nazwisk i pseudonimów osób, z którymi współpracował w ruchu oporu. Żołnierzy Armii Krajowej zamykano wtedy w więzieniach. Powrócił do rodzinnej Kcyni. Zmarł po najściu funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Komuniści skazali Jana Czochralskiego na zapomnienie. Rok później w Stanach Zjednoczonych skonstruowano pierwszy tranzystor z kryształu krzemu wyhodowanego metodą Czochralskiego. Bez tego wynalazku nie byłoby smartfonów, laptopów i całej współczesnej elektroniki. Choć profesor tego nie dożył, jego wynalazki zmieniły świat. Jego nazwisko jest najczęściej wymienianym na świecie nazwiskiem polskiego uczonego.